Dzień dobry Państwu, Telewizja Niezależny Lublin, Marcin Truk. Witamy w kolejnej odsłonie historycznego magazynu śledczego, w którym gościem mojego programu jest Tomasz Gontarz, z którym to dzisiaj witam razem wszystkich oglądających. Pochylimy się nad rzeczą niecodziennie spotykaną w Rzeczypospolitej, albowiem pochylimy się nad tak zwanym królobójstwem i zamachami na osoby panujące. Można na naszą korzyść powiedzieć, że o ile na Zachodzie ten proceder nie był znowu taką rzadkością, to w Polsce w zasadzie można policzyć na palcach jednej ręki, ilekroć zdarzył się jakikolwiek zamach na króla czy osobę panującą. Mam na myśli tu oczywiście zamachy skuteczne, zakończone śmiercią panującego. A więc jednym z takich zamachów spektakularnych był zamach na króla trzeciego Wazę. Zygmunta trzeciego Wazę, prawda? O tyle niecodzienny, co i trochę można powiedzieć nietypowy. Ten zamach przeprowadzony został przez jednego z tych, którzy ponoć rządzili Rzeczpospolitą i ponoć trzęśli Rzeczpospolitą, czyli przez przedstawiciela szlachty. Ale więcej szczegółów to już powie Tomasz, który jest w tym bardziej zorientowany. Tomku, co było niezwykłego w tym zamachu i co utkwiło tak społeczności międzynarodowej i w ogóle historykom w głowach, że ten zamach przeszedł do swego rodzaju kanonów historycznych? Jakbym miał w jakiś sposób zacząć, co było w nim niezwykłego, i szokującego nawet dla społeczności szlacheckiej w tamtej epoce, to, że szlachta uważała ustrój Rzeczypospolitej obojga narodów, czyli demokracji szlacheckiej, mówimy tutaj o wzorcach republikańskich, cycerońskich wręcz można nawet powiedzieć, uważała to za ustrój idealny, gdzie szlachta współrządzi na bardzo podobnych prawach razem z królem. I uważali, że w takich warunkach ustrojowych, które gloryfikowali, uznawali za wręcz wzór do naśladowania dla innych państw, coś takiego nie może się zdarzyć. Coś takiego mogło się zdarzyć w krajach, gdzie jest monarchia absolutna, ale u nas w Rzeczypospolitej naszej coś nie do pomyślenia. Ale przejdźmy już do samego zamachu, nieudanego zamachu dodam. Wydarzył się on 1620 roku, 15 listopada. Całe zajście miało miejsce około godziny 9. Król Zygmunt III Waza z Zamku Królewskiego zadaszonym drewnianym gankiem udawał się do kolegiaty świętego Jana na mszę w Warszawie. W drodze wypadł na niego pewien jegomość, dzierżący w ręku nadziak, czyli rodzaj młota bojowego z bardzo ostrym szpicem na jednym końcu oraz no, młotkiem po drugiej stronie. Tutaj mamy przykład takiego nadziaka, który był używany w XVII wieku. Broń bardzo popularna w kawalerii, używały jej również husaria generalnie. Konstrukcja tej broni była taka, że jak tu widzimy, każdy cios praktycznie w głowę kończył się śmiercią. Można powiedzieć, że o charakterze przeciwpancernym, ponieważ nadziak charakteryzował się ogromną przewidywalnością płyt pancernych, którymi się okrywali ówcześni wojowie, że tak można powiedzieć. Żołnierze. Gdzie przy użyciu nadziaka, zwłaszcza husaria, lubiła ten oręż do przebijania właśnie kasków, hełmów, wrażych no tak. Jednostek. Szczególnie no jak na przykład husaria musiała się ścierać z mocno opancerzoną rajtarią czy kirasjerami, inny rodzaj kawalerii ciężkiej. No tutaj cięcie szablą po płytach zbroi na niewiele by się zdawało, prawda? A taki nadziak z ostrym szpicem akurat w sam raz do przebijania zbroi nieraz się nadawał, a tym bardziej do przebijania nieosłoniętej głowy czaszki. I właśnie takim orężem owy jegomość próbował zabić króla. Natomiast dokonał to w sposób raz, że no, wybiec z takim młotkiem bojowym na swoją ofiarę, sposób zamachu bardzo mało wyrafinowany, to trzeba przyznać. Druga rzecz, no, Piekarski dokonał tego, wydałem nazwisko zamachowca, miałem tego nie robić, ale niech już będzie. Owy Piekarski, o którym zaraz więcej powiemy,
Pierwszy cios, który zadawał, chciał zadać, zadawał oburącz. Tenże cios, czubek tego nadziaka, którym zadawał cios, zahaczył właśnie drewniany sufit ganku, wskutek czego cios spadł obuchem, boczną stroną i osunął się niegroźnie po płaszczu królewskim, jednakże króla na ziemię powalając. Następny cios, jaki zadał ów piekarski, powędrował w twarz króla. Nie dosięgł bezpośrednio jego głowy, ostry koniec nadziaka zranił króla w twarz, zdzierając kawałek skóry, a z innej relacji wiemy, że nadziak ten miał drewniany czonek, a metalowa część służąca do zadawania ciosu i ran z tego strzonka po prostu spadła, czyli król no, dostał samym drewnem. Trzeci cios w ogóle króla nie dosięgł, bowiem zahaczył on o szatę jednego z dworzan. Czyli no, można powiedzieć, jak rozmawialiśmy wcześniej przed programem, zamach nieudolny dość wręcz w stylu gangu Olsena. W rzeczy samej. Tak więc gdyby zestawić i to źródło, które przytoczył tutaj mój kolega i źródła inne, wyszło na to, że nadziak, którego użyto, był no, dość delikatnej konstrukcji, a sam przebieg całego zamachu był, no, można powiedzieć, ileż straszny, tyleż też i groteskowy w gruncie rzeczy. Bo w zasadzie król nie odniósł żadnych poważnych obrażeń ciała, natomiast sam zamachowiec, no niestety, został cięty szablą w głowę i obezwładniony. No. Króla uratowali właściwie marszałek Łukasz Opaliński, który to zamachowcy wybił z dłoni broń. Po tym dobiegł do króla jego syn, królewicz Władysław IV, późniejszy król, i no dość solidnie przez głowę i twarz owego niedoszłego zamachowca ciął, zadając mu poważne, choć nieśmiertelne obrażenia. Po tym, gdy owy zamachowiec został obezwładniony, okazało się, że właśnie jest nim zaledwie 23-letni sandomierski szlachcic Michał Piekarski, herb Utopór. Wzięto standardową procedurą owego zamachowca niedoszłego na przesłuchanie. Przesłuchanie, jak nie trudno się domyślić, było związane z intensywnymi torturami. Jednakże owy nieszczęścik wzięty na tortury nie wyjawił ani z żadnego szczegółowego motywu swojego zamachu, ani też nie wydał żadnego, nie wspomniał o żadnym zleceniodawcy. Chociaż jest też taka relacja, że na torturach mówił, że zabicie króla zlecił mu anioł z nieba. W większości opowiadał zaś takie jak ta całkowite niedorzeczności, tak, że nawet przesłuchujący go nie mogli dojść do zrozumienia, o cóż temu nieszczęśnikowi w ogóle na torturach chodzi. Stąd ukuło się powiedzenie bredzić jak piekarski na mękach. Mimo że król osobiście Piekarskiemu przebaczył, to jednak Sejm nie miał dla niego litości i postanowił wydać bardzo surowy wyrok. Piekarski został skazany na śmierć w męczarniach, jak nie trudno się domyśleć. Najpierw obwożono go po Warszawie na drewnianym... Może zanim przejdziemy do już samej egzekucji, to wyjaśnijmy, skąd takie okrucieństwo wobec Piekarskiego. Takie nieprzejednanie. Przecież wiemy z tego, z zapisów historycznych, że tak na dobrą sprawę sądy w Polsce w I Rzeczypospolitej wydawały co prawda wyroki, no ale z tych wyroków, szczerze mówiąc, nie zawsze cokolwiek wynikało. Chociażby słynny kazus takiego szlachcica Samuela Łaszcza, który wielokrotnie był ogłaszany infamisem, wielokrotnie skazywany, a mimo to po każdym wyroku sądowym kończyło się to wielką ucztą i zabawą. I tak na dobrą sprawę wiele takich spraw związanych z wyrokami sądów wobec szlachty uchodziło niejako płazem. I dlaczegoż akurat w tym przypadku tu sprawiedliwość rzeczywiście dokonała się i to w sposób no, dość
spektakularny, można nawet powiedzieć, jak na polskie warunki. No to jak wspomniałeś, ów Samuel Łaszcz, tudzież będący Warchołem Infamisem, ale jednocześnie bardzo zasłużonym żołnierzem dla Rzeczypospolitej, był ponad 230 razy skazany na banicję i ponad 40 razy aż obłożony infamią. Mimo to właśnie jako znakomity żołnierz znajdował się pod protekcją hetmana Stanisława pod koniec polskiego. W związku z czym owe wyroki praktycznego znaczenia nie miały, a wiemy nawet, że Delię swego płaszcza tymi wyrokami podbijał. A dlaczego taki los spotkał Piekarskiego? No przede wszystkim obraza majestatu królewskiego i królobójstwo. Najcięższa z prób usiłowania królobójstwa. Najcięższa z możliwych właśnie zbrodni, jakie mógł popełnić szlachcic. No tym bardziej, tak jak na początku wspominałem, szlachta w Rzeczypospolitej uważała swój ustrój demokracji szlacheckiej za idealny, za coś, za państwo, za ustrój, w którym w państwie o takim ustroju do królobójstwa absolutnie przecież nie powinno dochodzić, skoro szlachta współrządzi. Nie mamy absolutyzmu. No, więc też dla przestrogi taki wyrok wydano. Rzeczpospolita była znana z tego, że środek ciężkości niejako władzy bardziej spoczywał w rękach szlachty, aniżeli w rękach króla, tak na dobrą sprawę. Bardziej król był tutaj sługą, aniżeli rządzącym. Biorąc pod uwagę cały układ sił. Aczkolwiek pamiętajmy, że Zygmunt III Waza też miał pewne tendencje dążenia w kierunku absolutyzmu. No nie należy tego zaprzeczać. Też w dużej mierze widział nieudolność tego ustroju. Owszem, ale to już kwestia polityki, można powiedzieć. No cóż, polityka polityką, ale przejdźmy teraz do rzeczy, jeśli chodzi o kwestię nieszczęsnego naszego Piekarskiego. Jak to się dla niego skończyło? Wiemy na pewno, że źle. Obwożono go najpierw po Warszawie na drewnianym wózku, w międzyczasie przypalając z żelaznymi obcęgami. W końcu zawleczono go na tak zwany placyk Piekiełko, na którym tracono złoczyńców. Prawdopodobnie znajdował się on w Międzymurzu, niedaleko ulicy Piekarskiej. Stąd tutaj ciekawy zbieg okoliczności właśnie, że Piekarski obok ulicy Piekarskiej został stracony. Wiemy, że przypalono mu ową prawą rękę, więc upieczono aż do zwęglenia na ogniu. Potem w ową rękę podano nadziak, owe narzędzie zbrodni, której chciał się dopuścić. Tąże rękę mu ucięto prawą. Później również ucięto mu lewą rękę. Na koniec zaś na cztery strony rozerwano go końmi. A właściwie próbowano. Próbowano, aczkolwiek wiemy też z relacji, że Piekarski był na tyle silnym człowiekiem, że kiedy próbowano go rozerwać końmi, jego stawiał dość zacięty opór, mimo że już obydwu rąk nie miał. Więc kat musiał go toporem ponacinać, zanim właśnie końmi został Piekarski rozerwany. Potem jego ciało zostało spalone, zmieszano je prochy z ciała, zmieszano z prochem strzelniczym i z czterech armat na cztery strony świata wystrzelono, tak więc Piekarski nawet pogrzebu nie miał. Smutno się skończyło dla Piekarskiego, jeśli chodzi o jego przedsięwzięcie i jego zamach. Rzadko, bardzo rzadko zdarzała się taka sytuacja w Rzeczypospolitej, gdzie tak okrutną kaźnią karano zbrodnie, jeśli chodzi o zbrodnie jakiekolwiek w ogóle. Nie byliśmy znani z jakiegoś specjalnego okrucieństwa wobec skazańców. Owszem, były i stosy, były i powiedzmy egzekucje katowskie. Jednak w porównaniu z tym, co się wydarzyło w Europie w analogicznych, powiedzmy, wiekach, to była generalnie rzadkość, jeśli chodzi o realia polskie. Najczęściej rzeźmieszków po prostu wieszano, nie zawracając sobie głowy specjalnie jakimiś tam wymyślnymi torturami. Co jeszcze o Piekarskim? O Piekarskim jeszcze można wspomnieć to, że jego wieś, jego majątek został zburzony. Mm-hmm. Albo cała wieś, Binkowice. A według innych źródeł tylko właśnie jego dwór. Do tego stopnia pokarano, że tak powiem, królobójcę. Niedoszłego na szczęście. Chociaż też przypominam, że sam król Zygmunt III Waza mu przebaczył. Tak, bo gdy król zorientował się, że Piekarski w zasadzie jest pomyleńcem, tak otwarcie powiedzmy,
który sobie coś ubrdał, to stwierdził, że w zasadzie nic się wielkiego nie stało w gruncie rzeczy, poza kilkoma, powiedzmy, siniakami tak na dobrą sprawę na ciele królewskim. Więc dajmy, jak to się mówi, pokój sprawie. Natomiast no pewnie gdyby zależało to od samej woli króla, to by wtrącono go do lochu. Natomiast o takiej kaźni zadecydował Sejm. Ale no mówiłeś właśnie, że to był pomyleniec. Skupmy się właśnie teraz na motywacji Piekarskiego. Wiemy, że był to człowiek niezrównoważony psychicznie. Wiem, że w młodości uległ wypadkowi, urazowi głowy. Przez to jego niezrównoważenie objawiało się w ten sposób, że raz długi czas potrafił być bardzo osowiały i melancholijny, potem nagle stawał się furiatem i nie panował kompletnie nad sobą. Wiemy, że próba królobójstwa nie była pierwszym jego występem. W przypływie gniewu zabił szablą kucharza oraz no, poranił służbę. Za to wydano na niego wyrok. Rodzina obłożyła, został obłożony kuratelą i pozbawiony prawa został do zarządzania swoim majątkiem. Przyczyną zamachu właśnie mogło być to, zemsta na królu, obwinianie go o tą rzecz, o ten haniebny, jak uważał, wyrok nad nim. I oczywiście, tak jak wspomniałem, właśnie łączyło się to z owym psychicznym niezrównoważeniem. Jaka mogła być druga motywacja Piekarskiego? Wiemy, że król Zygmunt III Waza był otwarcie zwolennikiem kontrreformacji, a Michał Piekarski był szlachcicem kalwinistą, jak wielu szlachciców z Sandomierza i okolic. I tutaj właśnie kwestie wspierania przez króla kontrreformacji też mogły pewne role odegrać. Możliwe, że Piekarski inspirował się zamachem przeprowadzonym 10 lat wcześniej we Francji na królu Henryku IV Bourbonie. Akurat Henryk IV Bourbon wskutek tego zamachu zmarł i ran odniesionych nożem. Mogło być to inspiracja dla Piekarskiego. Też mówiono o tym w epoce, więc no, przez 10 lat myśl o dokonaniu zamachu, takiego czynu, w głowie Piekarskiego mogła kiełkować i kwitnąć. Ale czy należy tutaj szukać jakichś ewentualnie zagranicznych mocodawców? Jest sens iść tym tropem? To, że Piekarski był obłąkany, to wiemy już nawet z źródeł z epoki. Ale czy iść tym tropem? Wspominałem, był to kalwinista, niechętny za królowi za kontrreformację. Niektórzy tutaj upatrują, że zleceniodawcą owego zamachu mógł być Krzysztof Radziwiłł, który był takim opiekunem protestantów w Rzeczypospolitej, protektorem protestantyzmu w Rzeczypospolitej i sam też był kalwinistą. Wiemy, że wdawał się właśnie w konflikt z królem Zygmuntem III Wazą. Możliwe, że to on był zleceniodawcą albo ktoś inny z domu właśnie, z rodu Radziwiłłów. Natomiast przeciw temu wskazuje, że no, Krzysztof Radziwiłł na polu bitwy w wojnach toczonych ze Szwecją czy z Moskwą zawsze królowi Zygmuntowi III Wazie był wierny. Nie przeszedł na przykład na stronę protestanckiego króla Szwecji Gustawa Adolfa, który z kolei był luteraninem. Prawda? Więc tutaj racja stanu raczej była dla niego ważniejsza niż osobiste niesnaski czy konflikty na tle przekonań religijnych z królem. Natomiast no, w minimalnym stopniu nie można tego wykluczyć. Takiego zresztą obłąkanego szlachcica niezrównoważonego do zamachu łatwo można było podpuścić. W rzeczy samej, aczkolwiek ten wątek wydaje się być mało prawdopodobny. No cóż, po Piekarskim... W epoce też mawiano, że za zamachem mogli stać przecież Tatarzy. Wiemy, że tegoż samego roku, 7 października, hetman Stanisław Żółkiewski poniósł klęskę i zginął w bitwie pod Cecorą. No, był wtedy już zaogniony mocno konflikt i z Turcją Osmańską przede wszystkim, a i z Hanatem Krymskim. Nie wiadomo, czy Turcy, czy Tatarzy w tym
nie maczali parców, ale no też bardzo rzecz mało prawdopodobna, chociaż mówiono o tym w epoce, albowiem no jak niby Turczyn czy Tatar miałby dojść do polskiego szlachcica i go nająć jako zabójcę, prawda? No zbyt mało prawdopodobne. Jeszcze jest możliwość tropu moskiewskiego, że ktoś ze strony rosyjskiej owy zamach zlecił, jako że w 1618 roku podpisano dla Moskwy upokarzający rozejm w Dwilinie i państwo moskiewskie utraciło bardzo wiele ziem na rzecz Rzeczypospolitej, ale to jest jeszcze z kolei bardziej mało prawdopodobne. Najprawdopodobniej owy szlachcic działał piekarski, działał na własną rękę, a zamach był z przyczyny jego psychicznej choroby, tudzież może mógł być właśnie zmotywowany w jego mniemaniu upokorzeniem jego osoby, wyrokiem na nim wydanym, a i oczywiście była możliwa motywacja religijna, jako że był kalwinistą, ale no mimo wszystko najbardziej prawdopodobne jest to, że właśnie działał na własną rękę. Nie mamy dokładnych źródeł odnośnie tego, czy dałoby się w jakiś sposób prześledzić to, czy w jakiś sposób ten zamach mógł zostać przez kogoś zlecony. W związku z tym no też jakiegoś śledztwa mniejszego lub większego poszlakowego nie jesteśmy w stanie przeprowadzić. W sumie tak czy inaczej najprostsze rozwiązania bywają właśnie tymi właściwymi. No cóż, po naszym niesławnym piekarskim do historii przeszły dwa powiedzonka, że pleść jak piekarski na mękach lub też wrzeszczeć jak piekarski na mękach. Nikomu nie życzę przejść do historii w taki sposób. Mam nadzieję, że dzisiejszy program był dla Państwa interesujący i że przedstawiliśmy go Państwu w sposób budzący zainteresowanie dalszymi naszymi projektami, które mamy nadzieję Państwu przedstawiać wkrótce. A dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę. Marcin Truk i mój gość Tomasz Gontarz. Mam nadzieję, że nie plotłem jak z ów przysłowia piekarski na mękach. Dziękuję wszystkim oglądającym i serdecznie pozdrawiam. I jednocześnie zwracam się do Państwa z prośbą, ponieważ nasze funkcjonowanie zależy od Państwa hojności i od Państwa przekazów pieniężnych. Dlatego też, biorąc pod uwagę, że sytuacja ekonomiczna nie jest łatwa, zwracam się do Państwa z prośbą o nieustawanie we wpłatach na naszą rzecz, po to, żebyśmy niezależnie od mód politycznych, od mód społecznych, mogli Państwu przedstawiać programy, które są wolne od wszelkiego rodzaju, jak to się mówi, nacisków i mecenatów. Jedynym naszym mecenatem jesteście Państwo Wy i Państwu chcemy dalej przedstawiać niezależne osądy, niezależne programy. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Życzę miłego dnia.